Tak, znowu to zrobiliśmy. Tym razem otworzymy 1000 butelek piwa w loterii Multimilioner. Oglądajcie bez kanału. Chłopaki! Za was! Chodźcie tu! Ta-da! Proszę ja was! Co tu się dzieje? Co tak mało? To jest 1000 piw? To jest 1000 piw? 1000 piw, proszę ja was. To kosztowało tyle pieniędzy? Ty, bo szczelimy pochar. Patrz Patryk, jakie piwo. Piękne. Widziałeś? To jest takie wysokogatunkowe. Patrz, czekaj. Bartek, do ciebie też coś jest? No, ja wiadomo. Ciemne. Dawid? O, panie! No. Drogo. A tu jest? Sławek. Podobny? Sławek Milek. Ze Sławic. Ze Sławic. Jesteśmy teraz na hali, gdzie otworzymy 1000 butelek piwa znanej marki, znanej loterii. Właśnie za moimi plecami stoi Serafin, więc nie byle kto będzie otwierał z nami te piwa. A oprócz Serafina są mega fantastyczni ludzie, którzy tutaj z nami zebrali na imprezie Startup Mixer. Ja już nie gadam, otwieramy! Otworzyliśmy 160 butelek. Zasłońcie ten. Kto zgadnie, podniesie rękę, ile już mamy wygranych? Dwie? Zgadza się, tak? Dwie, tam jest. Czyli, no, dosyć bardzo. Ten, kto otworzy skrzynkę, podnosi rękę i przechodzi do kolejnego etapu. Naszych 10 zawodników miało za zadanie otworzyć najszybciej swoją skrzynkę piwa.
dwóch dostaje się do finału. I byli to Sławek oraz Dawid. I oto właśnie oni są w wielkim finale i ich zadaniem będzie ich własną skrzynkę piwa zakapslować takimi oto kapslownicami. Zadanie nie będzie proste, tym bardziej dlatego, że robią to po raz pierwszy. Nigdy wcześniej tego nie robili, więc zobaczymy, kto będzie najlepszy. Najlepszy wygrywa. Takie coś. Dobra, no to 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Ale emocje. Jest. Kapsluj, kapsluj. Co tu się, ej, co tu, ej? Ciężkie to jest robić, tak jakbyś kapsluwać jakieś piwa? Ja nie piję alkoholu. Tak. Nie pijesz alkoholu. Odkąd doszedłem z klubu, a już nie piję, bo to taki elitarny klub. Nie, nie, żartuję. Nie. Kupiłem to po raz pierwszy tą kapsownicę i chłopaki narzekają, że to jest bardzo kiepska kapsownica, ale powiedzieli mi, że to najlepsza kapsownica. Specjalnie to kupiłeś? Bawek, bawek! Naprawdę, to kupiłem to specjalnie? Czy Dawidzie masz chwilę teraz, żebyś zadał kilka pytań, czy? Nie! Powiedz mi, ile ma Sławek? Trzy. No to chyba przegram. Dawid! Sławek, a twoje ostatnie piwo? Brawo! Sławek! Sławek? Jak się czujesz? Korzystając z tego miejsca, chciałem pozdrowić. Mogę? Nie, nie tak. Czas! Proszę? A dobra. Więc tak. Sławku, wygrałeś tą oto skrzynkę. A teraz wypad. Żartuję. Gratulacje. Super. Brawo do Sławka! Dawid, znowu w swoim życiu przegrałeś. Tak, no ale ze Sławomirem przegrać, to tak naprawdę jakby człowiek wygrał. Z Patrykiem wygrać. Nie, nie, ze Sławkiem przegrać to jakby wygrać. Dziękuję ci. Dzięki. To co teraz trzymam w rękach Sławek, to jest wynik. Wynik naszego eksperymentu. Co to oznacza? To jest lipa. Otworzyliśmy 1000 butelek piwa znanej marki. Marki podać nie możemy ze względu na ustawę o wychowaniu w trzeźwości. To, co się stało, to jest po prostu tragedia. Pamiętacie, kiedy otwieraliśmy 100 butelek piwa? Trafiliśmy tylko 2% wygranych kapsli. A teraz to jest 2,1. Ile kapsli? 21. 21 kapsli na 1000 okazało się zwycięskich, ale to nie były kapsle, gdzie było do wygrania 100 zł, to były tylko dodatkowe piwa. Przypomnę, do wygrania mieliśmy albo dodatkowe piwo, albo kapsel i 100 zł. Niestety, nie udało się. Jeśli wierzycie w loterie i konkursy i inne tego typu rzeczy, to chyba tutaj tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie do czynienia z działaniem marketingowym albo z naszym ogromnym pechem. Oceńcie to sami. My nie możemy. Nie negujemy. Jedynie co robimy, to weryfikujemy, jakie są szanse w przypadku wygrania jakiegokolwiek nagrody na 1000 prób, w tym przypadku 1000 butelek piwa. U nas to się okazała tak naprawdę masakra. Wynik, którego się nie spodziewaliśmy. Nie spodziewaliśmy się tak słabego wyniku. Nie chcę tego więcej komentować. My lecimy, wiesz, bo nas czekają jeszcze. Czekają na nas goście. Dziękujemy wam bardzo. I życzymy wam kolejnych odcinków i mam nadzieję, że będziecie z nami dalej. Jeśli podoba się wam nasz content, bardzo was prosimy o subskrypcję i o lajka. To nas bardzo motywuje. Trzymajcie się. Cześć.
dnia 25 maja w Opolu odbył się największy eksperyment w historii YouTube. Otworzono 1000 butelek piwa na imprezie Startup Mixer. Niestety jeden z uczestników po eksperymencie zaginął. Świadkowie tego eksperymentu milczą. Jeden mężczyzna, który prosił o zachowanie anonimowości, określa tą imprezę mianem epickiej.